Drogi nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy za tę mądrość i światłość, błogosławieństwo, jakich możemy doświadczać, kiedy czytamy to słowo, kiedy je rozważamy. Tak bardzo potrzebujemy pomocy Twojego świętego Ducha, aby to słowo wykonało w nas pracę, z którą do nas je dzisiaj posyłasz. Daj nam serca wrażliwe. Daj nam uszy do słuchania. Przemawiaj w mocy Twojego Ducha do nas i niechaj to słowo przemieni nasze myślenie, przemieni nasze serca. Oczyści nas, napomni nas, przysposobi nas, abyśmy byli zdolni do wszelkiego dobrego dzieła, do którego nas powołujesz w Panu Jezusie Chrystusie. W tym imieniu o to prosimy i dziękujemy za to, co przygotowałeś. Amen. Pierwsza księga Samuela. Będziemy czytali z trzeciego rozdziału od wiersza 11. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W owym dniu spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domu Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego. Lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. A ten na to: oto jestem. I rzekł: co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach Jego. I rósł Samuel, a Pan był z nim. I żadne ze słów Jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beerszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. W zeszłą niedzielę mówiliśmy tutaj o tym, że nasz Bóg jest Bogiem, który mówi. Nie jest Bogiem, który milczy, nie jest Bogiem jak wiele innych bożków, które mają usta, a nie mówią. Nasz Bóg objawia się swojemu ludowi, nasz Bóg przemawia do swojego ludu. I też Bóg wybiera tych, przez których chce przemawiać, przez których chce się objawiać. I ostatnio o tych kwestiach żeśmy rozmawiali. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu poselstwu, które Bóg przekazał jeszcze chłopcu Samuelowi i temu, w jaki sposób on je przyjął i w jaki sposób je przekazał. Gdyby Bóg miał do ciebie przyjść i przekazać ci słowo, gdybyś dostał zapowiedź, że spotkasz się z Bogiem i że Bóg do ciebie będzie mówił, ma do ciebie coś do powiedzenia, co chcielibyście, żeby wam powiedział? O czym chcielibyście wiedzieć?
Gdybyście mogli spotkać się z Bogiem w taki sposób, że Bóg spotkałby się z wami, rozmawiałby z wami, moglibyście Go zapytać, o co byście chcieli? O co byście Go zapytali? Wiecie, o co byście zapytali? Ciekawe, jakie byłyby nasze pytania? Czy chcielibyśmy wiedzieć, co On o nas myśli? Jaka będzie nasza przyszłość? Co zechce jeszcze z nami uczynić? Do czego zechce nas powołać? Jak zechce nas użyć? Czy może chcielibyśmy wiedzieć o naszej rodzinie? Co z moim mężem, czy z moją żoną? Co z moimi dziećmi? Co z moimi rodzicami? Co z moim bratem, siostrą, którzy jeszcze nie uwierzyli w Ciebie? Czy może uwierzyli? Czy to byłoby to, co byśmy najbardziej chcieli zapytać? Może chcielibyśmy dowiedzieć się, a co z tym bratem, albo a co z tą siostrą? A co może z tym zborem, albo z tą sprawą, która gdzieś tam leży nam na sercu i która może nas jakoś trapi i zastanawiamy się. Może o to byśmy chcieli zapytać. Co z tym, albo co z tamtym? Może chcielibyśmy wiedzieć, Boże, co masz dla nas, jako tego zboru? Co chcesz, żebyśmy robili? Jak dalej pracować? Jak Tobie służyć? Gdzie tutaj, w którym miejscu będzie coś, co Ty pobłogosławisz, z czego Ty użyjesz? Może też niektórzy chcieliby coś jeszcze większego, taką mieć wizję jak Izajasz, czy inni tacy prorocy, którzy widzieli rzeczy dotyczące Królestwa Bożego w takim szeroko pojętym sensie. Co masz dla swojego Kościoła, Panie? Co dalej będzie? Jak to ma się teraz wszystko potoczyć? O co byśmy zapytali? Czy byłyby to nasze własne sprawy? Czy byłoby to krąg rodziny, zboru, czy dalej? Czy może jeszcze zupełnie inne rzeczy? Bóg, kiedy po raz pierwszy zaczął przemawiać do Samuela, zwróćcie uwagę, nie powiedział mu o jego własnej przyszłości. O tym, jak wielkim zamierza jego uczynić prorokiem. Jakim to błogosławieństwem on będzie dla Bożego ludu. Jakie rzeczy Bóg przez niego uczyni i jak potężnie się nim posłuży. Ale Bóg daje mu, jako jeszcze chłopcu, poselstwo do kapłana, któremu służy. Najwyższego kapłana, u którego on jest jak sługa. Posyła go do tego, który wydawałoby się powinien być tym kanałem Bożego objawienia i tym kanałem Bożego błogosławieństwa i działania w pośród swojego ludu. Oto Bóg wybiera sobie tego małego chłopca i jemu daje poselstwo do, powiedzielibyśmy, najwyższego ówcześnie zwierzchnika Bożego Kościoła. Nie jest to niezwykłe, jak Bóg czyni, jak Bóg przemawia, jak Bóg sobie umyśla się objawić w swoim Kościele, w swoim ludzie. Również to poselstwo, które mu przekazuje, nie jest takim poselstwem, jakie prorok chciałby usłyszeć i chciałby przekazywać. To poselstwo, które mu przekazał, było poselstwem nagany, karcenia. I znowu pomyślmy o tym, oto mały chłopiec ma karcić starca, kapłana Bożego. To poselstwo, które Bóg przekazuje Samuelowi, również dla niego samego mogło okazać się w przyszłości potrzebne i cenne. Gdyż jeśli znacie dalszą historię Samuela, to wiecie, że również jego synowie
nie podążali drogą Samuela, ale też zeszli na złą drogę. Co prawda nie tak tragicznie jak synowie Heliego, ale ta nagana, którą Samuel teraz miał przekazać Heliemu, była też napomnieniem, które jemu samemu mogło być potrzebne w przyszłości. To poselstwo, które Bóg mu dał, jest bardzo krótkie. I też myślę, że Bóg przystosował je do możliwości tego chłopca, aby je zapamiętał i mógł się nim podzielić. Jak wiecie, w drugim rozdziale już wcześniej Bóg posłał proroka i już wtedy do Heliego i do jego rodziny przemawiał. I tam to poselstwo było dłuższe i takie bardziej, powiedzielibyśmy, szczegółowe, mówiące o tym, co jak Bóg widzi tą sytuację, która miała miejsce. Tą niegodziwość synów Heliego i tą jego postawę, w której nie zajmuje się nimi, nie karci ich tak, jak powinien. I tutaj w zasadzie niewiele jest nowych elementów, ale jest tutaj na coś innego położony akcent w tym poselstwie. Ciekawe jest, że Bóg dwukrotnie do Heliego mówi w tej sprawie dotyczącej jego rodziny i jego przyszłości. Dlaczego Bóg nie poprzestał na słowach proroka? Oto Heli jako kapłan miał Słowo Boże i wiedział ze Słowa Bożego, co Bóg myśli na ten temat. I jeszcze Bóg posłał jakiegoś proroka, który mu o tym przypomniał i wezwał go do tego, co ma robić. I zapowiedział mu też karę i sąd, jeśli nic się nie zmieni. I teraz po raz kolejny przez Samuela kieruje do niego groźbę i zapowiedź sądu. Czyżby dlatego, że Bóg wciąż czekał, że Heli coś z tym zrobi? Że Heli weźcie sobie to do serca? Że Heli, słysząc te słowa, zacznie pokutować i szukać jakiejś zmiany, jakiejś uniknięcia tego, co Bóg zapowiada? Dlaczego tak wiele razy Bóg o pewnych kwestiach mówi w swoim Słowie? Czyż nie jest tak, że niejednokrotnie czytamy w Biblii te same rzeczy? W jednej księdze tak wiele powtórzeń mamy różnych spraw. Czy myślicie, że to jest dzieło przypadku? Czy rzeczywiście Bóg każdą frazę, każde zdanie, każde słowo natchnął i zawarł te wszystkie rzeczy tak, jak chciał, aby były zawarte? Są sprawy, w których niestety w naszym uporze i w naszej krnąbrności, mimo że wyraźnie usłyszymy Boży głos, nie wystarczy, że nam raz zostanie coś powiedziane. Ale Bóg musi na nowo i na nowo i na nowo i na nowo. I czasami ile razy musi do nas powiedzieć, żebyśmy w końcu usłyszeli. A ile razy jest tak, że słyszymy i nie słuchamy. I nie przyjmujemy. Mimo że tak wiele razy jest to powiedziane i ludzie i tak robią swoje. Oto Bóg przez młodego Samuela zapowiada sąd. Mówi: osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział. A więc to nie było tak, że teraz coś nowego tutaj przychodzi, jakieś objawienie o sprawach, których Heli nic nie wie. Ale Bóg mówi o czymś, co Heli wiedział. Co zostało mu już powiedziane przez Słowo Boże, przez tego proroka i myślę, że niejednokrotnie jego własne sumienie. I Bóg mówi: za ten grzech, o którym wiedział, zamierzam go osądzić. I u nas tutaj jest napisane: jego synowie znieważali Boga. Wiersz 13. Jest to takie opisowe tłumaczenie. Dosłownie tutaj użyte jest takie wyrażenie, które oznacza przeklinać, pogardzać albo czynić coś bezwartościowym. W Biblii Brzeskiej jest to oddane: widząc sromotną sprawę synów swoich,
Natomiast Biblia Gdańska oddaje na siebie albo na się przekleństwo przywodzili synowie jego. I tutaj myślę, że jest to najbliższe oryginałowi oddanie sensu tego wiersza. Ten grzech, o którym Heli wiedział, to to, że jego synowie sprowadzają na siebie przekleństwo. Że jego synowie sami rujnują swoje życie. Taki jest sens tego wyrażenia. Że czynią samych siebie bezwartościowymi, bezużytecznymi. Czynią siebie przeklętymi. I on ich nie zatrzymał. Każdy grzech, każda nieprawość jest jak choroba, która niszczy. Jest jak próchnica, która prowadzi do rozkładu drewna. I Biblia niejednokrotnie przyrównuje grzech do zarazy. Do czegoś, co powoduje, że człowiek staje się po prostu bezużyteczny. Staje się właśnie taki spróchniały pień. Do niczego niezdatny. I ci synowie Heliego, jak czytaliśmy wcześniej, postępowali w sposób, który sprawiał, że ludzie traktowali ofiary pańskie w taki właśnie sposób. To samo wyrażenie. Ludzie traktowali ofiary Boże z pogardą, z obrzydzeniem. Mieli odrazę do uczestniczenia w tym, co się działo w Sylo. I teraz Bóg przez Samuela mówi: twoi synowie na siebie to sprowadzają. Widzicie, Biblia mówi, że każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, wcześniej czy później go znajdzie. Że zło, które czynimy, często dotyka innych ludzi. Zło, które dopuszczamy się, kala innych, odraża innych, jest przyczyną upadku innych. Ale Bóg tak stworzył ten świat, że to zło zawsze ostatecznie wróci na nas. I my sami będziemy dotknięci, my sami będziemy cierpieć z powodu grzechu, którego się dopuszczamy, który tolerujemy. I tutaj słowami Samuela Bóg o tym mówi, że ci synowie Heliego, którzy dopuszczali się takiego zła, sami siebie czynią nic niewartymi. Sami siebie czynią przeklętymi. A on ich nie strofował. Jakże to nie strofował? Przecież czytamy, że ich strofował, prawda? Czytaliśmy wcześniej, że rozmawiał z nimi. Mówił: synowie, nie godzi się tak czynić. Napominał ich i ostrzegał ich, że jakże tak mogą robić, że wtedy, jeśli Bogu samemu się sprzeciwią, to kto za nimi się wstawi? Pamiętacie jego słowa? I znowu, tutaj to wyrażenie, myślę, nie jest precyzyjne. Ja tutaj sprawdziłem to słowo i to hebrajskie słowo tu użyte oznacza słaby, nieskuteczny, bez wyrazu, mdły. Tam jest takie słowo użyte. A więc, gdyby chcieć to dosłownie, literalnie przetłumaczyć, to jest powiedziane, a on właśnie w taką miał postawę, taką bez wyrazu, mdłą, bezsilną, nieskuteczną. Taką postawę zajmował wobec nich. To nie znaczy, że nic nie zrobił. Ale nie zrobił to, co mógł zrobić. I o tym już wcześniej mówiliśmy. Powiedział jakieś słowa, w jakiś sposób próbował ich zatrzymać, ale to nie było do tego stopnia, który przyniósłby jakiś skutek. Najwyraźniej nie mógł jakoś siebie zmusić, żeby zadać tym synom taki cios i w taki sposób zareagować na ich zło, żeby ich zatrzymać na tej drodze. A jako najwyższy kapłan, jako ojciec, jako sędzia w Izraelu, miał wszelkie możliwości, aby to uczynić. A jednak, jak widzimy, pozwalał swoim synom dalej sprawować ten urząd, który sprawowali i dopuszczać się tego zła, które czynili. I to jego strofowanie, to jego słowa na nic się nie zdało. I tu, myślę, dla nas płynie wielka lekcja, bracia, siostry. Jeśli w naszej mocy leży
wstrzymanie czyjegoś zła. A tego nie czynimy w skuteczny sposób. To stajemy się współwinni temu złu, które ma miejsce. Zwróćcie uwagę, że po raz drugi tutaj zarówno prorok, jak i Samuel swój sąd wypowiadają nie w kierunku synów Haliego, chociaż oni oczywiście są tutaj sprawcami tego sądu, ale sąd wypowiadany jest do Haliego jako tego, który miał możliwość, miał moc i miał autorytet, aby to zatrzymać, aby się temu przeciwstawić, aby nie dopuścić do tego zła. I to jest wielka odpowiedzialność przede wszystkim na nas rodzicach, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że Pismo czyni nas odpowiedzialnymi, aby powstrzymać brata, który widzimy, że grzeszy. Tak? To jest nasza odpowiedzialność. To nie jest coś, co jest jakąś opcją dla nas. Ale Pismo mówi, kiedy widzisz, że twój brat grzeszy, to idź i napomnij go. To jest przykazanie, to jest nakaz, to jest obowiązek. Jesteśmy zobligowani do tego, że jeśli widzimy zło, którego naszego brat się dopuszcza, jest zatrzymać go, jest powstrzymać go, jest napomnieć go. I jeśli to nie pomoże, to nie zatrzymać się na tym, tak? Tylko zrobić kolejne kroki, aż do momentu nawet wykluczenia go ze społeczności. A więc jesteśmy zobligowani do tego, żeby przeciwstawiać się złu. I tak samo my w domu, jako rodzice. Na nas ciąży odpowiedzialność, aby nie dopuścić do tego, żeby nasze dzieci robiły to, do czego ich przewrotne serca ich prowadzą. Ale musimy wykorzystać wszelkie dane nam możliwości, cały dany nam autorytet, aby ich powstrzymywać. I wielu rodziców, szczególnie dzisiaj, kiedy tak sprzeczne opinie na ten temat krążą, kiedy jest tak wiele opcji wychowywania dzieci, wielu rodziców po prostu się wycofuje. I jak gdyby chce zrzucić z siebie tą odpowiedzialność, w ten sposób, czyniąc siebie winnym tego zła, które dzieje się w życiu ich dzieci, za które są odpowiedzialni. Ja mówiąc to, mówię to przede wszystkim do siebie. Ale też mówię do was, bracia, siostry. Abyśmy, mając na sobie tę odpowiedzialność, by powstrzymywać innych przed złem, nie uważali, że to nas nie dotyczy. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie, jeśli chodzi o samego Haliego, to nie można mu nic zarzucić, jeśli chodzi o jego własne życie. Prawda? Ta cała postać jego, jeśli chodzi o jego życie, o jego pobożność, nie można mu wiele zarzucić. Nic ja tam nie znalazłem, co mógłbym jemu zarzucić, jemu jako do jego własnego życia. Poza tym właśnie, że to być może brał, miał to nie jest tak, to tam to nie jest też takie jasne, klarowne, które jego synowie przynosili z tych ofiar. Ale tak wydaje się, że tutaj jego życie było w porządku. A jednak nie było w porządku. A jednak Bóg powiedział, odrzucę cię. A jednak Bóg powiedział, do ciebie przyjdzie ten sąd. I cały twój dom zostanie pozbawiony tego urzędu, który otrzymaliście jako kapłani. A więc jest to poważna odpowiedzialność. Nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Słowo Boże mówi, baczcie nie tylko na to, co wasze, ale też na to, co jest innych, co cudze. Nie w tym sensie, żeby wtykać nos w nie swoje sprawy. Nie, tak co przed tym na Słowo Boże przestrzega, aby tego nie czynić. Ale z drugiej strony mówi nam, że nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za siebie, ale jesteśmy też odpowiedzialni za brata i za siostrę. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, którzy są wokół nas. I wiedzmy, że jeśli nie przeciwstawiamy się złu, które oni czynią, a możemy to czynić, wtedy stajemy się współwinnymi. Najwyraźniej to wcześniejsze prorockie ostrzeżenie nie przyniosło skutku i Heli być może rozpaczał nad tym, co usłyszał, ale nie przeciwstawił się temu skutecznie. A ci synowie Heliego nadal czynili to zło i byli nieczuli na ten skandal, jakiego się dopuszczali,
i to zgorszenie, jakie swoją postawą siali w Izraelu. W owym dniu spełnię Nachelim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Wszystko. A więc tutaj widzimy, że Bóg zamierza dokładnie wypełnić każde słowo, które zapowiedział. Wszystko to, przed czym go ostrzegał, wszystko to, co zapowiadał, miało na niego przyjść. I nic go nie miało ominąć. I jak widzimy, dalej czytając tą księgę, to wszystko działo się w czasie. To nie było tak, że następnego ranka to się stało. Ale Bóg miał swój czas, kiedy zamierzał wypełnić to słowo. I widzieliśmy też, że to pozbawienie kapłaństwa rozciągało się aż do czasów królewskich. A więc to zaczęło się jednego dnia, kiedy obaj synowie Heliego zginęli. Kiedy Heli upadł i skręcił sobie kark. Kiedy to zaczęło się dziać jednego dnia, tak jak Bóg zapowiedział. Ale całe to przekleństwo, czy cała ta zapowiedź sądu rozciągała się na lata, kiedy Bóg ją miał wypełnić. Ale Bóg powiedział, to tylko dlatego, że to się nie będzie działo od razu wszystko, nie znaczy, że tak się nie stanie. Ale tak jak zapowiedziałem, tak będzie. Od początku do końca wszystko to się stanie, wszystko to na Ciebie przyjdzie. Będzie to tak tragiczne, jak czytamy tutaj, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. I to takie wyrażenie, które pokazuje nam na powagę tego, co się miało wydarzyć. Które mówi o tym, że wszyscy będą przejęci tym, że wszyscy, jak usłyszą o tym, co się stało, to będzie szok po prostu. I wiecie co, jakim było to szokiem, kiedy oni poszli z tą skrzynią, z Arką Przymierza do walki właśnie w tym dniu, kiedy obaj synowie Heliego mieli zginąć i przegrali. I Arka została zabrana przez Filistyńczyków. Co się zaczęło dziać? Heli właśnie na wieść o tym zginął. Jedna z synowych Heliego umarła w czasie porodu. I ludzie, którzy słyszeli, to był szok dla nich. I myślę, że czasami tak musi być. Że są takie rzeczy, że Bóg musi coś takiego uczynić, żeby nam zadźwięczało w uszach. Żebyśmy nabrali lęku do serc, że coś takiego przyszło na tego czy tamtego. I Biblia mówi, że mędrzec uczy się, kiedy widzi, jak innemu dają baty. Że to do niego przemawia, że on nie potrzebuje sam dostać tych batów, żeby się czegoś nauczyć. Natomiast głupiec nawet 100 batów dostanie i dalej zostaje głupcem. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, mówi, strofuj starszych, jeśli są tacy, którzy są winni, wobec innych, żeby co? Żeby inni się bali. Żeby inni się bali. Jeśli w Kościele ma być takie strofowanie, żeby inni się bali, to ileż bardziej Bóg może coś takiego czynić. Dlaczego Bóg tak ukarał Ananiasza i Safirę? Dlatego, że byli gorsi od innych grzeszników, którzy byli w Kościele? Nie, ukarał to, wierzę, dla przykładu, żebyśmy się bali, żebyśmy wiedzieli, że z Bogiem nie ma żartów. Że to nie jest coś takiego, że tutaj coś sobie ludzkiego tworzymy i że możemy się tutaj z ludźmi jakoś właśnie oszukiwać, tak jak oni myśleli, że Piotra oszukają, że tutaj coś takiego zrobią, co jakiś pozór będzie. Nie. Bóg dał przykład na tych osobach, aby wszystkich ostrzec. Dlaczego Sodoma i Gomora zginęły w taki sposób? Czy dlatego, że były najgorszymi miastami tego świata? Pan Jezus powiedział, biada Tobie Chorazynie, biada Tobie Betsajdo, że większa będzie Twoja kara niż nawet Sodoma i Gomory, mimo że tak nie zginęły te miasta jak Sodoma i Gomora. A więc to nie jest tak, że jeśli coś takiego tragicznego się dzieje, jeśli kogoś dotyka taki palec Boży i taki sąd Boży, to jest tylko i wyłącznie ze względu na tą osobę czy na tą grupę ludzi. Ale często jest to właśnie po to, żebyśmy my się bali.
Żebyśmy my, słysząc o tym, uświadomili sobie, że to mnie może spotkać, że to również mnie może dotyczyć. Że jeśli Bóg coś takiego czyni, tak jak Pan Jezus powiedział do tych ludzi, którzy przyszli tam i skała, ta wieża się na nich zawaliła. I o tych innych, których Piłat pomieszał krew z ofiarami. Pan Jezus mówi, myślicie, że oni byli gorszymi grzesznikami niż wszyscy inni? Że tak im się stało? Nie, mówi, patrzcie na siebie. Bo jeśli, mówi, wy nie uwierzycie, jeśli wy się nie nawrócicie, to to samo was spotka. A więc Bóg dopuszcza do takich rzeczy. Bóg czyni takie rzeczy, żeby nam w uszach zadźwięczało. Żebyśmy my sobie to wzięli do serca. Po to czytamy tą historię, po to mamy to zapisane. Żeby do sobie do serca wziąć, żeby nie traktować takich rzeczy lekko. Ale żeby mieć w sercach bojaźń, żeby mieć lęk przed dopuszczaniem się takich rzeczy. Żeby coś takiego tolerować w naszym życiu. Aby to, co na Niego przyszło, żeby nas nie spotkało. Żebyśmy my nie podzielili Jego losu. Żeby na nas taki sąd nie przyszedł. Żeby nas nie dotknęła taka kara. Oto Bóg mówi w wierszu 14. Przysiągłem domowi Heliego. Przysiągłem. Wiecie, Bóg nie musi przysięgać, żeby powiedzieć prawdę. To ludzie często muszą coś przysięgać, wiecie, bo im nie wierzą, jak normalnie powiedzą tak, nie. Ludzie są tak niespolegliwi, że muszą się pod przysięgą zapewniać, że mówią prawdę. Ale Bóg nie musi przysięgać. Jeśli Bóg przysięga, to tylko dlatego, aby powiedzieć, że to jest nieodwołalne. Aby podkreślić człowiekowi i uświadomić mu, że nie ma żadnej tutaj odmiany. Co też takiego Bóg tutaj przysięga? Że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Nie ma żadnego przebaczenia, nie ma żadnej odmiany. Nie ma szansy tutaj nic robić z tej sytuacji. Wyobrażacie sobie? Znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywa na was zapowiedź Bożego sądu i Bóg mówi, nie ma żadnej ofiary, nie ma żadnej możliwości się z tego wyzwolić. Wrócimy do tego jeszcze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Samuel zareagował na tą wieść, na to poselstwo i w jaki sposób podzielił się nią z Heliem. W wierszu 15 czytamy, że Samuel bał się powiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Ja mu się wcale nie dziwię. Jak wy byście zareagowali? Jako młody chłopiec takie poselstwo do was przychodzi, żeby powiedzieć najwyższemu kapłanowi. Czy byście od razu pobiegli w nocy go budzić i zaraz mu powiedzieli, co Bóg powiedział? Czy położylibyście się spokojnie spać? Spalibyście do rana? Czy uciekliście jak najdalej tylko można z tego miejsca? Samuel nie poszedł do Heliego w nocy, ale położył się aż do rana. U nas jest przetłumaczone, spał aż do rana. To słowo tu użyte może oznaczać spał, ale najczęściej podstawowe znaczenie tego słowa to po prostu położył się, leżał aż do rana. I myślę, że nie spał. Po takim poselstwie myślę, że trudno mu było zasnąć. Że raczej leżał i myślał o tym wszystkim. Co Bóg powiedział? Jak to powiedzieć? Czy w ogóle powiedzieć tam, że bał się powiedzieć? Może tutaj u nas jest też przetłumaczone donieś mu w wierszu 13. Donieś mu, że osądzę jego dom. Ale tam nie ma donieś mu. Tam znowu jest takie wyrażenie, które mówi powiedziałem mu. Tak jest. Nawet to nie zostało powiedziane, że on musi to powiedzieć Heliemu. Po prostu zostało mu zapowiedziane, co się stanie. Teraz Samuel leży i właśnie, co z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Widzimy, że boi się. Nie zamierza chyba mu tego powiedzieć. Idzie otwierać drzwi rano, te bramy świątyni i dopiero wtedy Heli go
woła do siebie i Heli coś czuje, że tutaj coś jest, że widzi w Samuelu może jak sposób, w jaki podchodzi do niego, na jego twarzy, że ten nie rwie się z tym, żeby się podzielić tym, co usłyszał. I dlatego w taki sposób do niego mówi. Mówi, musisz mi powiedzieć, nie ukrywaj przede mną nic, co tam zostało powiedziane. Co to za rzecz, o której on ci mówił? I niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy. On chce wiedzieć wszystko. Mówi, nic nie zostawię, żadnych szczegółów. Wszystko dokładnie powiedz mi, co zostało ci powiedziane. I opowiedział mu Samuel całą rzecz. I nie ukrył przed nim. Wszystko mu powiedział. Tak jak Bóg mu powiedział, tak mu przekazał. I Heli w ciszy wysłuchał tego wszystkiego, a potem mówi, Pan to jest. Zaprawdę, to Bóg powiedział. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach Jego. Wiecie, to tak pobożnie brzmi, ale powiem Wam szczerze, jak czytam to, to widzę, że coś nie tak było z tym Heli. Nie jestem w stanie podziwiać jego tutaj pozornej pokory i takiej postawy rezygnacji, z jaką on przyjmuje takie poselstwo. Po prostu myślę, coś nie tak jest z tym człowiekiem. Czyż nie powinien był rozerwać swojej szaty? Czyż nie powinien był posypać głowy popiołem? Czyż nie powinien był płakać i pościć i szukać Boga? Żeby Bóg uratował, żeby to na niego nie przyszło. Co to za postawa? Kiedy Bóg mówi ci, na pewno umrzesz. Zginiesz, człowieku, zniszczę cię. A człowiek mówi, to słowo Pana, tak niech tak będzie. Niech Bóg robi to, co dobre w jego oczach. To albo ten człowiek w ogóle nie zna Boga. Nie wie, jaki Bóg jest. Miłosierny i łaskawy dla tych, którzy pokutują i ze złamanym sercem Go szukają. Albo po prostu jakąś ma wizję taką jakiegoś takiego, jak niektórzy ludzie mówią, coś, co ma być, to będzie. Taki stoicyzm, w którym po prostu Bóg zrobi, co zechce, nieważne jak zareagujemy, jaką my postawę przyjmiemy, a tak nie jest. Co to za postawa, co to za słowa? Czytałem wielu komentatorów na ten temat, którzy pochlebnie wypowiadali się tutaj o jego postawie pokory. Ja nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Oczywiście nie zaprzeczam, że wysłuchał tego chłopca i przyjął jego słowa z pokorą i uznał, że to słowo Pańskie. Ale to nie jest postawa, uważam, którą powinien zająć człowiek wierzący. To nie jest postawa godna podziwu i godna naśladowania. Myślę, że to właśnie jest postawa, która dominowała życie tego człowieka. Taka pasywność. Pasywna postawa. Przyjmowania tego, co się działo, tak jak jest. Tak po prostu jest. Tak musi być. Niewiele możemy z tym zrobić. Cóż my na to możemy poradzić? Ilu ludzi ma taką postawę? Po prostu tak jest, człowieku. No nic nie zmienisz. Nie zmienisz świata. Nie zmienisz tego. Tak już jest. Tak musi zostać. Pasywność. Status quo. Po prostu przyjęcie spraw tak, jak są. I żadnej jakiejś takiej pasji, że tak nie może być. Tak nie może być. Ja się nie chcę z tym zgodzić, że tak jest. Nie w takiej kwestii. Nie w takiej sprawie. Oczywiście jest wiele rzeczy, które musimy, których nie przeskoczymy. Musimy się zgodzić z tym, że wszyscy się starzejemy. I tutaj nie ma co próbować tego zatrzymać. I nie ma co próbować w jakiś sposób z takimi rzeczami walczyć, które Bóg ustali. Tak jest. I są pewne rzeczy, które po prostu musimy przyjąć, musimy zaakceptować. Ale jest wiele rzeczy, wobec których jestem pewien, że Bóg nie chce, żebyśmy taką postawą, pasywną postawę przyjmowali. Rezygnacji, po prostu poddania się temu złu, które ma miejsce. Nie. Jaką postawę my zajmujemy, kiedy Bóg do nas kieruje podobne poselstwo? Kiedy
kiedy czytasz w Jego Słowie, kiedy słuchasz kazania, gdzie Bóg ci mówi: jest z tobą źle, człowieku. Jak my na to reagujemy? Kiedy Bóg mówi do ciebie i do mnie: grzeszysz, błądzisz, zginiesz. Czy my po prostu przyjmujemy to? No tak, zginę. Biada mi. Czy my po prostu akceptujemy coś takiego i jeszcze bardziej pogrążamy się w jakimś smutku i samopotępieniu i jeszcze bardziej oddalamy się od Boga? Czy po to Bóg takie słowa kieruje? Czy kiedy Bóg mówi takie słowa jak tutaj, czy mówi je po to, żeby człowieka jeszcze dalej od siebie odepchnąć, jeszcze bardziej człowieka pogrążyć, jeszcze bardziej człowieka zgnębić? Czy taki jest cel Bożego przemawiania? A iluż ludzi tak reaguje? Iluż ludzi, kiedy słyszy Boże Słowo o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, pogrąża się w rozpaczy, pogrąża się w samoużalaniu nad sobą, pogrąża się w poczuciu swojej własnej winy i własnej zguby i to wszystko, co widzą. A przecież nie taki jest cel, kiedy Bóg takie słowo posyła. Żeby człowieka jeszcze głębiej wydeptać w ziemię. Ale kiedy Bóg kieruje takie słowo, to Bóg wie, że to jest jedyną drogą do uzdrowienia człowieka. Żeby człowiek usłyszał takie słowo i ze złamanym sercem szukał Go. To jest jedyne miejsce, gdzie Boga możemy znaleźć. Nigdy nie znajdziemy Go z wyniosłym sercem. Nigdy nie znajdziemy Go w postawie, kiedy czujemy się pewni przed Nim, kiedy uważamy, że jest wszystko z nami dobrze i że możemy spokojnie i swobodnie stanąć przed Nim. To nie jest postawa, w której Boga znajdziemy. Kiedy opieramy się na sobie samych, na tym, co dokonaliśmy i jacy jesteśmy. Dlaczego Bóg najpierw posłał zakon, a dopiero tyle tysięcy lat później posłał Chrystusa na świat? Dlaczego najpierw człowiekowi przez tyle lat udowadniał, że jest zepsuty i że jest zły i że jest z gruntu niezdolny zbawić samego siebie? Dlatego, żeby człowieka doprowadzić do tego miejsca, w którym w pokucie będzie szukał Zbawcy, w którym będzie świadomy swej niemocy i niemożności poradzenia sobie samemu i będzie szukał pomocy z zewnątrz, ratunku, który tylko Bóg może mu udzielić. I kiedy Bóg mówi w swoim słowie: na pewno zginiesz, to zawsze mówi to w tym celu, żeby człowiekowi uświadomić, że jeśli tak dalej będziesz szedł, jak idziesz, jeśli tak dalej będziesz chciał się ratować, jak się ratujesz, jeśli tak dalej będziesz brnął w tym, co robisz, to na pewno zginiesz. To nie ma dla ciebie szansy. Ale to nigdy nie jest Boże ostatnie słowo. Sąd i gniew to nigdy nie jest ostatnie Boże słowo. Owszem, swego czasu będzie dla niektórych, ale dzisiaj czytamy, jest dzień łaski, dzień zbawienia. I kiedy Bóg mówi sąd, kiedy Bóg mówi gniew, kiedy Bóg mówi kara, to mówi to wszystko, aby człowieka sprowadzić z tej drogi zagłady. Aby człowieka uratować od tego, co prawdziwie go czeka, jeśli nie znajdzie u Boga ratunku. Dlatego, bracia, siostry, jakże ważne jest, abyśmy uważnie słuchali tego, co Bóg mówi. I właściwie tego słuchali. I właściwie to rozumieli. Abyśmy słysząc Boże gromienie, abyśmy słysząc Boże napomnienie, abyśmy słysząc te słowa, które nas potępiają i które nas głęboko dotykają i ranią, abyśmy wiedzieli, za nimi stoi Bóg, który chce nas uleczyć. Że za nimi stoi Bóg, który chce nas ratować z naszego stanu. Że ten Bóg, który czytamy, uderza, jest też Bogiem, który leczy. On zadaje śmierć, ale On powołuje też do życia. I wiemy, że jest Bogiem zbawienia. I wiemy, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika.
ale raczej by się upamiętał i żył. To jest Jego zamysł. To zawsze jest Jego serce. To zawsze jest Jego pragnienie. Czytamy, Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do upamiętania, doszli do wiary, doszli do życia w Jezusie Chrystusie. To jest Jego serce, to jest Jego pragnienie. To jest nasz Bóg. Niechaj nikt z nas nie idzie za tym przykładem pasywności Haliego. On, widać było, potrafił wiele znieść, ale nie potrafił na wiele się ważyć. Potrafił podporządkować się, ale nie potrafił walczyć. Bardzo potrzebował tego napełnienia, które Bóg tak wiele razy skierował do swojego sługi Jozuego. Bądź mocny. Bądź mężny. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wielu ludzi próbuje jakoś siebie usprawiedliwić i próbuje jakoś się wytłumaczyć i powiedzieć, no, że to nie jest ich naturalny temperament. Że to nie jest ich natura, żeby walczyć, żeby jakoś przeciwstawiać się. Że to po prostu jakoś nie pasuje do nich. Oni raczej są tacy cisi, tacy spokojni, w żaden sposób nie czują się urodzeni do walki. No to nie jest kwestia tego, jaki masz charakter. Czy jesteś wojowniczy w charakterze swoim, czy też nie. To jest kwestia konieczności, w jakiej się znajdujemy. To jest kwestia posłuszeństwa temu, do czego Bóg nas wzywa. Toczymy bój. Nasze życie to nie jest sielanka. Ale mamy wokół siebie wrogie armie, które stoczą z nami bój. To nie jest wybór, czy my zechcemy z nimi walczyć, nie. One z nami walczą. I albo stawimy im czoła, albo podejmiemy się tej walki, albo po prostu nas zniszczą. Musimy walczyć, musimy przeciwstawiać się złu, musimy karcić, gromić, napominać to, co nieprawe. Musimy zdążać do sprawiedliwości, zdążać do świętości. Do tego potrzebujemy tej postawy walki. Nie postawy takiej pasywnej uległości i poddania się temu, co się dzieje. Pamiętacie, jak Bóg w swej łasce zmienił Piotra? Piotr jest takim, myślę, idealnym przykładem człowieka, który w swej takiej chwilowej emocjonalności potrafi wiele powiedzieć i wydaje mu się, że wiele może zdziałać, ale przychodzi godzina próby, przychodzi godzina doświadczenia i Piotr boi się jakiejś służki, która przy ognisku go pyta, czy on był z Jezusem, i zapiera się Chrystusa i zaklina się, że go nie zna. Ale zobaczcie, jak potem, kiedy pokutuje, kiedy płacze, kiedy z złamanym sercem szuka Pana Jezusa, przyjmuje Jego przebaczenie. Jakim Jezus go czyni człowiekiem? Że później ten sam Piotr stoi przed Sanhedrynem i mówi: ważniejsze jest, żeby Boga słuchać niż was. Musimy bardziej się Boga bać niż ludzi. Boża łaska jest tam, gdzie jest nasza słabość, gdzie nie jest coś naszego naturalnego, gdzie my nie jesteśmy sami z siebie zdolni do czegokolwiek. Bóg nie mówi, że mamy to sami z siebie zrobić. Jeśli Bóg nas do czegoś wzywa, jeśli Bóg nas do czegoś powołuje, to nigdy nie ma dla nas żadnego wytłumaczenia. Możemy, tak jak Mojżesz, próbować się wymawiać i pokazywać Mu, czego my nie możemy, ale to nigdy nie jest wymówka przed Bogiem, bo Bóg, który nas do czegoś powołuje, do czegoś nas wzywa, zawsze nas do tego też przysposabia. Zawsze nas do tego uzdania. Zawsze daje nam łaskę i siłę, żeby zrobić to, czego od nas żąda. A więc nikt nas nie może wymawiać się przed tym, do czego Bóg nas powołuje. Musimy toczyć dobry bój wiary. Bój wiary. Musimy być mężni i mocni w Jego mocy, w Jego sile. Samuel, jak widzieliśmy, chociaż z lękiem, jednak wiernie
powiedział Heliemu całą prawdę, bez względu na to, jak była bolesna. I na końcu tego rozdziału widzimy, że to on zostaje tym wybranym przez Boga prorokiem, tym posłańcem Bożym, tym kanałem Bożego objawienia, przez który Bóg zaczął przemawiać do swojego ludu, i potem widzimy, cała reformacja się w tym narodzie dokonuje. Po tym, co czytamy, co miało miejsce za czasów sędziów, i potem, co widzimy, ma miejsce u kresu życia Samuela, to jest wielka zmiana. To jest ogromna reformacja w tym narodzie. Jak Bóg pozwoli, jeśli będziemy dalej rozważać tę księgę i zobaczymy, jak Bóg tego chłopca Samuela wziął i jak go zaczął kształtować, jak zaczął go przemieniać. Widzimy, że z czasem Samuel przestaje być takim bojaźliwym chłopcem, ale staje się pełnym odwagi prorokiem Bożym, który nie boi się stanąć przeciwko całemu ludowi i powiedzieć im to, czego nie chcą słyszeć. I skarcić ich, i napomnieć ich wszystkich. I nie boi się nawet stanąć przed królem i powiedzieć mu to, co Bóg mu każe powiedzieć. Czy my chcemy być Bożym kanałem? Czy chcemy, żeby Bóg do nas mówił? Tak jak ostatnio mówiliśmy, że Bóg mówi i że Bóg chce mówić. Czy my tego pragniemy? Czy chcemy słyszeć Jego głos i czy chcemy ten głos Boży przekazywać dla innych? Dobrze przyjrzyjmy się postawie Heliego i dobrze przyglądajmy się postawie Samuela. I uczmy się. I zobaczmy, jaki jest owoc jednej i drugiej postawy. Samuel, chłopak z ubogiej rodziny, syn bezpłodnej kobiety, Heli, kapłan od pokoleń, zajmujący takie stanowisko. Jeden, wydawało mi się, miał wszelkie możliwości, by być Bożym kanałem objawienia, Bożym błogosławieństwem. Drugi gdzieś tam, nie wiadomo skąd się wziął. Ale Bóg nie patrzy na takie rzeczy. To my jesteśmy tym zainteresowani jako ludzie. Myślę, że patrząc na postawę pasywności tego Heliego i patrząc na postawę wierności Samuela, który, jak widzimy, też nie jest tutaj, też ma swoje obawy, też ma swoje lęki, też zaczyna w czymś małym, ale wiernie. Widzimy te dwie drogi, które się rozchodzą. I widzimy dwa końce, zupełnie inne końce życia tych ludzi. I aby Bóg nam pozwolił dokładnie widzieć tą różnicę. I abyśmy mogli się z tego wiele nauczyć. I żeby Bóg mógł nas używać. I mógł do nas mówić. I mógł nas używać. Abyśmy w Jego imieniu mogli przemawiać. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Dziękujemy, kochany Ojcze, za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Dziękujemy, że nie chcesz śmierci żadnego z nas. Nie chcesz, Panie, abyśmy w jakikolwiek sposób zginęli. Zły sposób, tragiczny sposób. I dlatego też niejednokrotnie strofujesz nas. Niejednokrotnie karcisz i napominasz. Nie dlatego, że jesteś jakimś sfrustrowanym ojcem, który nie jest zadowolony ze swoich dzieci, ale dlatego, że nie chcesz, abyśmy zginęli, ale raczej chcesz, abyśmy wzięli sobie do serca Twoje napomnienia i Twoje karcenie, wiedząc, że wypływają z Twojej miłości, wypływają z Twojego pragnienia, by nas zbawić, by nas oczyścić, by nasze życie mogło być użyteczne dla Ciebie. I zachowaj nas, Panie, przed takim właśnie niewłaściwym słuchaniem, kiedy zamiast Twoje poselstwo prowadzić nas do miejsca pokuty i szukania ratunku i zbawienia, to my jeszcze bardziej pogrążamy się w jakimś poczuciu naszej własnej winy, naszej niegodności. Zaczynamy bardziej jeszcze koncentrować się na naszym grzechu i naszej nieprawości, a zatracamy sprzed oczu cel, w którym posłały do nas takie poselstwo i cel, dla którego kierujesz do nas takie słowa.
Pomóż nam, Panie, dobrze słyszeć Twój głos i dobrze rozumieć Twoje słowo. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam serca wrażliwe, abyśmy nie zginęli, ale żyli, Panie, i mogli być użyteczni dla Ciebie. Abyśmy nie poddawali się lękowi, nie poddawali się apatii, nie poddawali się takiej stoickiej postawie, w której jakiś fatalizm nas ogarnia. Ale raczej daj, Panie, nam świadomość, że jeśli jesteśmy Twoimi narzędziami, jeśli jesteśmy w Twoich rękach, to wszystko jest możliwe. To prawdziwie nie ma niczego, czego nie mógłbyś przez nas dokonać, jeśli to jest tylko Twoją wolą. Napełnij nasze serca tą świętą odwagą. Pomóż nam, Panie, toczyć dobry bój wiary, abyśmy i my mogli zdobyć koronę życia, abyśmy i my mogli stanąć bez wstydu przed Tobą, jako zwycięzcy. Prosimy, zapieczętuj to słowo w naszych sercach i pomóż nam być Jego wykonawcami. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.